I gotta find my way back, back to summer paradise. John Paul Simple Plan. My heart is sinking as I'm lifting up above the clouds away from you. And I can't believe I'm leaving. Oh, I don't know what I'm gonna do. But someday I will find my way back to where your name is written in the sand. Hey! Witam Was w kolejnym programie TV School. W październiku w naszej szkole miało miejsce wiele wydarzeń. 2 października w naszej parafii zagościł ksiądz biskup Zbigniew Kiernikowski. Odwiedził kościół, cmentarz, dom spokojnej starości oraz naszą szkołę. W naszej sali gimnastycznej odbyło się przedstawienie o naszym patronie Janie Pawle II. Ksiądz biskup zadawał nam bardzo dużo pytań. Pamiętasz, może ty chodził do szkoły? No jasne, mówił nam o tym. On chodził do szkoły we wrześniu, a na mszy świętej nasz ksiądz proboszcz został mianowany kanonikiem. Obejrzyjcie kilka zdjęć z tego wydarzenia. W dniach 9-10 października przedstawiciele naszej szkoły wzięli udział w 13. pielgrzymce do Częstochowy. Najpierw zwiedzili Jasną Górę, potem Muzeum Park Miniatur Sakralnych. Następnego dnia wzięli udział w uroczystej mszy świętej. W naszej szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Nauczyciela oraz 80-lecia przedszkola. Najwięcej oklasków zdobył Igor Baran. Teraz zobaczcie zdjęcia z tego przedstawienia. Mamy bardzo dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy są zainteresowani życiem naszej szkoły. W październiku odbył się 2. ogólnopolski konkurs poetycko-plastyczny, w którym uczniowie odnieśli sukces. Michał Kopyt z klasy 5A zajął 1. miejsce, a Jakub Rezwow miejsce 2. w kategorii poetyckiej. Obaj chłopcy odwiedzili szkołę w Podszklu w gminie Czarny Dunajec, gdzie odebrali nagrody. Gorąco gratulujemy! Październikowe wydarzenia naszej szkoły kończą imieniny pani dyrektor. Dzieci z naszego koła filmowego chcą pani życzyć dużo zdrowia, szczęścia i cierpliwości dla uczniów z naszej szkoły. Dzień dobry. My to pytanie chcielibyśmy złożyć dzisiaj, bo to nie pani imieniu. O Boże, słuchajcie, no to nie idziecie, tu siedzicie i idziecie, jeszcze chodzi. Kochani, sami, prawda, bo to oni, blaszkę oddam, pięknie wam dziękuję. Super, zdolne dzieciaczki. Wszystkiego najlepszego. Ale zrobimy w przedszkolu, dla przedszkolaków zrobimy, mogę Państwa zaprosić, pokaz filmu, który został nakręcony przez właśnie tutaj koło filmowe na 80-lecie przedszkola. No właśnie, a co mogę obejrzeć? No, ty to wiem, że się nie lubisz już całować. Ale co? Jest moje święto, prawda? Weronicia, bardzo Wam dziękuję. Boże, a to najmłodsze aktorki. Piękne macie, u Ciebie w domu było nagrywane, tak? Piękny masz pokoik. A Ty pięknie grałaś.
Taka sama słodka jesteś, jak chodziłaś do przedszkola. I mam już obmyślany plan, tylko że po Dolinie Chochołowskiej po prostu zaprosimy rodziców, no aktorów przede wszystkim. I proszę bardzo, częstujcie się. Dziękuję. Proszę uprzejmie. Tylko wiecie, jaki błąd zrobiłam w czasie nagrywania filmu? Patrzyłam się na ten. Widziałyście? Pani Ania chciała poprawić, ale powiedziałam, no niech tak będzie. Proszę bardzo. Już wiem. Już wszyscy mamy. Dziękujemy bardzo. Kolego, no jakbym o tobie zapomniała. Bardzo wam mocno dziękuję. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz. Teraz czas na zagadkę. Zaczynamy cykl Zgadnij kto to. Zgadnijcie, kogo dotyczy ta historia. Kiedy byłam małą dziewczynką, nasza narodowa drużyna piłkarska odnosiła duże sukcesy. Bardzo dobrym bramkarzem był Jan Tomaszewski. Nosił długie włosy, ponieważ ja także miałam długie włosy. Chłopcy z mojej klasy zawsze ustawiali mnie w czasie gry w piłkę nożną na bramce. Bardzo to lubiłam. Odpowiedzi na kartkach kierujcie do Weroniki Napiórkowskiej z 6 klasy. Nagrodą będą pyszne ciastka. To wszystko w dzisiejszym programie. Do zobaczenia!